Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd Carrera GT, Porsche Carrera GT. Samochód, który jest teraz obecnie na przecenie chyba 50%. Nigdy ten wóz nie był tak tani. Postanowiłem kupić boosty i zakupić ten samochód. I naprawdę jestem zaskoczony, dlatego że kiedyś już testowałem ten model w wersji Ultra. I powiem wam, że ta wersja Ultra była jakaś zrypana, bo tą karerą, którą mam teraz, na częściach Gromlena, jeździ mi się sporo lepiej i naprawdę koksi. I nie spodziewałem się, że aż tak dobra będzie. Naprawdę. A w porównaniu do tej wersji Ultra jest kiepska. Jest po prostu dużo lepiej. Ta wersja Ultra jest kiepska. Czemu? Nie wiem. Ale pamiętam, że tamtą wersję bardzo ciężko, bardzo źle mi się prowadziło. Miałem jakiś taki dziwny skręt i na pewno było to spowodowane częściami, które były do niej wsadzone. Kurczę, jakoś w ogóle nie mogłem jej opanować. Na zakrętach skręcała jakoś dziwnie, jakoś tak z opóźnieniem. Tutaj tego nie ma absolutnie. Części Gromlena chyba zrobiły swoją robotę i naprawdę tym samochodem jeździ się świetnie. Przyspiesza super i kurczę, ja na pewno zrobię jakiś pojedynek z koksami w klasie S i zobaczymy, jak to wypadnie. Nawet nie będę specjalnie psuł aut, tylko pojadę na częściach, ale to jeszcze zobaczę, jak to wypadnie. Robię teraz przegląd Carrera GT całkowicie od początku. Pokażę wam wszystkie botykity, wszystkie części. Pojedziemy kilka tras, jak zawsze, i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Coś miałem jeszcze powiedzieć na temat Carrery. Kosztuje chyba 5160 boostów, co jest to bardzo fajnie. Mamy tutaj słabe nitro, co prawda. W zasadzie chyba nie ma go w ogóle. Nie no, jakoś tam ono sobie działa, ale bardzo słabo. Ale przyspieszenie jest naprawdę bardzo dobre. I jestem, kurczę, jestem naprawdę zaskoczony i będę to mówił chyba przez cały ten filmik, że zaskoczył mnie ten model. Kupiłem jeszcze jeden samochód, ale o tym później. No dobra, no to chodźmy na jakiś wyścig. No i jesteśmy na wyścigu. Moim przeciwnikiem jest Koenigsegg Agera. I jest to wyścig Rosewood Park Loop. Myślę, że mogę się tu spisać całkiem nieźle. Carrera bardzo fajnie się prowadzi. Nie skręca jakoś chaotycznie, jakoś strasznie mocno. Ale naprawdę fajne ma to prowadzenie i świetnie trzyma się drogi. Zobaczcie, jak pokonano na przykład ten zakręt. Ma bardzo dobre hamulce. Można nią bez problemu pokonać każdy zakręt. Oczywiście wymaga to nieco wprawy, ale jest pod tym względem, pod względem prowadzenia, jest naprawdę ok. Przyspieszenie jest tutaj również bardzo dobre. Ooo, trochę za dużą prędkość miałem, no ale to nic. No i ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem, wszystko tutaj w tym prowadzeniu jest średnie, a jednocześnie przyjemne. Czyli nie ma jakiegoś tam hardkorowego skrętu. Prędkość maksymalna na częściach Gromlena to jest 351 km na godzinę, w 100% wystarczająco. Jeśli kiedyś będę miał części takie jak mediony, czy też takie żółte części, to będę je wsadzał właśnie do tego auta, bo z tego co widzę, to one pasują idealnie tutaj. Nie psują wcale prowadzenia. Niestety z Agerą przegrałem, ale jakaś różnica nie jest zbyt duża. Ok, no to chodźmy na następny wyścig. Następny wyścig. Niestety w moim Porsche'aku mam słabe nitro. Dlatego już na starcie mam przegrane, jeśli chodzi o właśnie perfect start. Ale spokojnie można to odrobić później. Agera, z którą się teraz ścigam, ma założone części Americona, czyli o klasę niższe niż ja mam. Powinno mi iść znacznie lepiej. Ale Agera to bardzo dobry samochód i chyba jeden z najlepszych, jeśli chodzi o przyspieszenie.
więc ciężko tu się z nim równać, ale mówię wam, Porsche Carrera GT naprawdę mnie zaskoczyła. Na pewno tak nie jeździła, jak miałem tą wersję Ultra. Nie była tak dobra i na pewno będę ją jakoś rozwijał pod względem części. Zobaczymy, jak będzie się spisywać dalej. No niestety właśnie, jak będziecie chcieli jeździć nią klasówki, może być bardzo ciężko, bo no, nie ma tego nitra, to czasem psuje naszą pozycję, prawda? Ale na przykład ja lubię jeździć Agerą bez nitra, idzie mi całkiem nieźle, ale Agerę mam już nieźle ulepszoną i do Carrera GT też przydałoby się jakieś części. Tylko mówię, trzeba dobrać jakieś odpowiednie, żeby nie popsuć sterowania w tym samochodzie. Koledzy, którzy zainstalowali właśnie do tego auta części Ultra, mówią, że mają straszny problem z tym samochodem i praktycznie nie da się nim jeździć. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, musiałbym spróbować sam, ale po przebojach z wersją Ultra raczej nie jest fajnie. Skillów nie mam tutaj żadnych, tylko jak mówiłem, części Gromlena tuningowane. Teraz chodźmy zobaczyć w garażu, co my tam mamy. No i okej, mamy tutaj jeden budykit za busty. Poszerza on znacznie karierę i moim zdaniem ją całkowicie psuje, bo ona wygląda bardzo fajnie bez tego bodykitu. Jest to zresztą Porsche'awka, która mi się najbardziej podoba, poza tą najnowszą RSR. Ta najnowsza też jest bardzo fajna. Spoilery za IGC2. Jakieś tam za boosty. Możemy całkiem ściągnąć spoiler, ale no, to nie wygląda fajnie. Jeszcze mamy chyba maski. Tak, masek mamy sporo. I wyglądają one tak. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Ale ja wiem, czy tuning pasuje do tego samochodu? Raczej chyba nie. No i to wszystko, tak? Ja mam tutaj zainstalowaną tablicę oraz obniżenie drugiego stopnia. Samochód obecnie kosztuje... Zaraz wam powiem. Obecnie kosztuje 5160 boostów. Dobrze, chyba zapamiętałem tą liczbę. A normalnie kosztuje 8800 boostów. Bierzemy wyprzedaż. Więc za 8800 boostów możemy dostać naprawdę sporo lepsze samochody, sporo szybsze, z lepszym nitrem. A to jest ważne na klasówkach. Ale jeśli ktoś jest entuzjastą tego typu samochodów, jest entuzjastów samochodów, które mają potencjał, mogą być naprawdę bardzo szybkie w rękach dobrego gracza, to jak najbardziej polecam. Ja lubię ten samochód i tak jak mówiłem, kosztuje 5160 boostów. Jestem zaskoczony, przyspieszenie ma naprawdę bardzo fajne, prędkość maksymalną również. Na lepszych częściach będzie naprawdę koksić, ale o tym może opowiem kiedy indziej. A tymczasem, podsumowując Carrera GT, tak jak mówię, jest to samochód ze słabym nitrem niestety i będzie trzeba się z tym liczyć przy kupnie, ale można nim koksić, tylko po prostu trzeba wyczuć ten samochód, trzeba nauczyć się nim jeździć. Nie jest to takie trudne, szczególnie na tych częściach, ale na częściach Ultra jest już kłopot. Jest jakiś problem z tym samochodem na częściach Ultra, nie wiem, czy to jest zbugowane czy coś, ale na tych częściach wyścigowych, które ja mam, samochód sprawuje się naprawdę zajebiście i gorąco polecam wam, jeśli lubicie tą markę, te Porsche. Ja zawsze pisałem przez bardzo długo, przez rok, bo przegląd robiłem w styczniu tego roku i kurczę, wtedy ten samochód naprawdę był słaby dla mnie, a teraz okazało się coś zupełnie odwrotnego. Myślę, że to jest kwestia części, nie wiem, wypowiadajcie się na ten temat. Ogólnie polecam ten samochód, jest naprawdę niezły i w klasie S ja bym powiedział, że jest w pierwszej piątce nawet. Może, ja wiem, w pierwszej piątce. Na pewno ma lepsze przyspieszenie niż Reventon, na pewno ma lepsze przyspieszenie niż, nie wiem, Pagani Sonda F. Kurczę, ten samochód jest naprawdę dobry i no cóż. Polecam wam, szczególnie, że jest na tej wyprzedaży, jest za 5160 boostów, za tą cenę się opłaca, ale za 8800, no, musicie się już dobrze zastanowić.
Dziękuję Wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie, hej. I tutaj mamy cały alfabet literkowy. Pierwsza litera, czyli Y. Wybieramy sobie myk. Te literki będą czarne, a literki w czerwonym prostokącie